czym się różni aparat cyfrowy, aparat kompaktowy od aparatu lustrzanki? Oba te rodzaje aparatów, oba te typy są aparatami cyfrowymi. Różni je budowa. Najważniejszą, tą oczywistą różnicą jest to, że aparat posiadający wbudowane ruchome lustro jest po prostu lustrzanką. Jeśli aparat cyfrowy nie ma po prostu wbudowanego tego ruchomego lustra, jest po prostu kompaktem. Lustrzanki działają szybciej dzięki zastosowaniu właśnie tych luster. Ich działanie po prostu opiera się nie w całości na elektronice. W przypadku aparatów kompaktowych to całość tego działania jest oparta na elektronice. Gdy patrzymy w wizjer aparatu lustrzanki, widzimy prawdziwy obraz. Nieprzetworzony, tylko prawdziwy, pochodzący tak jakby sprzed nas obraz. W przypadku aparatu kompaktowego widzimy przetworzony obraz wyświetlony po prostu na mogący się różnić po prostu na tym wyświetlaczu. Dlatego jeśli robimy zdjęcia aparatem lustrzanką, nie musimy się na to patrzeć. To, co widzimy naszymi oczami, to złapie aparat. W przypadku kompaktu nie jest tak. Ten obraz może być przesunięty, może troszkę różnić się barwą, kolorem. Po prostu nie jest taki sam. Z powodu tego, że lustrzanki posiadają z reguły większe matryce oraz oczywiście muszą posiadać to lustro, są one większe. Niekiedy naprawdę znacznie większe. Te aparaty kompaktowe są niekiedy naprawdę niewielkie. Natomiast lustrzanki są dosyć duże. No po prostu duża matryca, ruchome lustro, no i to wszystko powoduje, że ten aparat musi być większy. Ponieważ spotyka się teraz tak zwane aparaty hybrydowe, są to po prostu aparaty kompaktowe, które są obudowane i wyglądają, tym wyglądem przypominają lustrzanki, ale nie mają z nimi nic wspólnego. Lustrzanki z reguły posiadają wymienną optykę. Po prostu zmieniamy obiektywy. Kompakty też to mogą mieć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mogły mieć zmienną optykę. Te niby hybrydowe aparaty, chociaż właściwie takie coś nie istnieje z technicznego punktu widzenia, też mają właśnie wymienną optykę. Lustrzanki oczywiście są trudniejsze w obsłudze. Mają wiele funkcji, które bardzo mocno wpływają na jakość zdjęcia. Ktoś, kto potrafi świetnie robić zdjęcia, może wykorzystać te możliwości i po prostu zrobić świetne zdjęcie. Natomiast kompakty łatwo zrobić zdjęcie w automacie. Te zmiany, jakie można zrobić programowe, nie mają tak dużego wpływu na to, co wyjdzie. Oczywiście lustrzanką też zrobimy zdjęcie w automacie, też będzie świetne, no ale po prostu po co kupować lustrzankę dla automatycznych zdjęć. Ta zaleta lustrzanki polega na tym, że zmianą, które zrobimy w parametrach, możemy zrobić całkiem inne zdjęcie, lepsze, inne po prostu. Kompakty mają niższą czułość, mniejsze matryce, brak głębi. Te zdjęcia są po prostu, no niestety, gorszej jakości. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy, fizyki, techniki też. I po prostu aparat kompaktowy nie zrobi tak świetnego zdjęcia jak aparat typu lustrzanki. Oczywiście cena. Lustrzanki no są droższe, muszą być droższe, po prostu zastosowane w nich technologie, materiały powodują, że takie aparaty są droższe. Kompakty są tańsze, często nawet znacznie. Który wybrać? Dla zwykłego, normalnego człowieka, który nie będzie się przegrzebywał przez dziesiątki ustawień, nie dostosowywał ich do danej sytuacji. Oczywiście kompakt. Często można zobaczyć profesjonalnych fotografów, którzy mają lustrzanki i wyposażenie, za które można by kupić samochód, a niekiedy nawet mieszkanie, czy wybudować dom, którzy mają również kompaktowy aparat i też w czasie jakiejś sesji robią nim zdjęcia. Po prostu potrafią to wykorzystać w maksymalnym sposób i takie zdjęcia też mogą im się przydawać. A jeśli nie mamy zamiaru ustawiać, inwestować potężnych pieniędzy, to po co nam lustrzanka? Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne filmy.
na inne różnice. Dziękuję za uwagę.